Moi drodzy, moi mili, jesteśmy z wami ponownie. Szybki restart rzeczy związanych z internetem okazał się skuteczny. Mam nadzieję, że na długo. Nie wiem, ilu z was tutaj zostało. Mam nadzieję, że nie pouciekaliście. Cóż, no, przytrzymałem cię bardzo długo, Jones. Powiedz mi, czy masz jeszcze coś do dodania do tej rozgrywki? Czy coś jeszcze chciałbyś tutaj dodać, powiedzieć? Do samej rozgrywki nie, aczkolwiek mi pozostaje mieć nadzieję, że seria niedzielna, czyli PWR Nowat, czyli Wojskowa Akademia Techniczna, jeżeli się nie mylę, na Politechnikę Wrocławską, tak, będzie tak samo emocjonująca jak druga mapa UG na KUL. Tak, a to w tym tygodniu właśnie VAT na PWR zapowiada się na najlepsze starcie, jeśli chodzi o ten tydzień. Nie powiem o najlepsze starcie tej kolejki, bo mamy jeszcze AGH versus PB. Tu musisz wybaczyć mi, ale to jednak mimo wszystko tamto spotkanie postawię wyżej, ale ono dopiero po finałach drugiej... Oczywiście, też bym postawił wyżej, jak najbardziej. Ono dopiero gdzieś po finałach drugiej UL zostanie rozegrane, bo Iwanan w tym finale gra w barwach Mivedronu. Zresztą Mivedron jest bardzo dużym faworytem po tym, jak w Juggernaucie na AWA wygrali 3-0 dosyć gładko. Ale do tego meczu pozostało nam jeszcze sporo czasu, więc jeśli chodzi o te najbliższe wydarzenia, to VAT PWR w niedzielę to będzie to. To będzie to, na co was już teraz zapraszamy, bo tam również ja wspólnie z Jonesem będziemy mieli wielką przyjemność was przez tamto spotkanie poprowadzić, a po zakończeniu VAT na PWR będziemy mieli serię ALK na UJ, gdzie ja wspólnie z Antosem będziemy mogli dla was skomentować to spotkanie. I za chwilkę prawdopodobnie będziemy sobie przechodzić, moi drodzy, ja, wy i Widnia po raz pierwszy na tym kanale na starcie PK versus UMCS. Jonas, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. To była naprawdę olbrzymia przyjemność skomentować z tobą tak emocjonującą serię. Ja również bardzo dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie, jak zawsze. Oczywiście nie chcę, żebyś się poczuł tutaj wygoniony, tylko po prostu... W żadnym razie. Planuję jasne, przejść do następnej serii. W żadnym razie. Ja tutaj też mam co robić, więc spokojna głowa. Cieszę się bardzo, że byliśmy świadkami, zwłaszcza tej drugiej mapy, która była dość emocjonująca. Więc pozostaje mi tylko podziękować i tobie, i wam widzowie za obecność i powiedzieć do zobaczenia w niedzielę. Trzymaj się. Dzięki ci bardzo, Jonas. Dziękuję pięknie i do zobaczenia, widzowie. Tak jest. A my, moi drodzy, za chwilkę będziemy wracać. Widnia, czy jesteś na czacie? Proszę, odezwij się. Jeśli jesteś, to daj głos i będziemy pomalutku przechodzić do kolejnej serii. Także jeśli tylko jesteś zwarty i gotowy, zresztą w sumie mogę do ciebie przecież na Discordzie napisać. Moi drodzy, mam nadzieję, że nie wystraszyliście się, że nie pouciekaliście. I trochę was jeszcze tutaj na tę drugą serię zostało. My zaraz ją będziemy rozpoczynać. Także dla mnie potrzeba chwil paru w związku z poustawianiem rzeczy pod kolejną serię. Też rozmówienie się z Widnią. Mam nadzieję, że w ciągu 5 minut max wszystkie te formalności uda mi się załatwić i powrócić do was już za niedługo. Także, moi drodzy, kilka minut przerwy i wracamy na kolejną serię dnia dzisiejszego.
Moi drodzy, moi mili, witamy was bardzo, bardzo serdecznie po tej nieoczekiwanej przerwie. Mam nadzieję, że czat jeszcze żyje. Czat, dajcie głos, proszę. Proszę was bardzo, wszystkie dobre duszyczki na czacie niech się odezwą. A my witamy was w nieco zmienionym składzie. Po raz pierwszy w takim duecie. No i na tą drugą serię UMCS na PK mają wielką przyjemność zaprosić was. Ja, Kamil Jaskier-Rojek, a ze mną jest... Widnia, prawda, jak widzimy, nie podaje całych swoich credentialsów. Natomiast my, moi drodzy, już możemy od razu przechodzić do tego draftu, który nam się tutaj wydarzył. Mamy na co zerkać, mamy na co patrzeć. I UMCS po stronie niebieskiej nam ten draft rozpoczyna. Widnia, ja bym cię mógł prosić, przeprowadź nas przez ten draft, przez to, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Oczywiście dzięki za głos. I po stronie UMCS możemy mieć zaprezentowanego na pewno Lissina na dżungli. Popka będzie kierowana w stronę górnej alejki. Wiktor pozostaje na midzie oraz na bocie zostanie Jinx Tahmkent, czyli jest to dosyć taki standardowy botlane. Jest to botlane taki stricte pod przeżywalność linii. Oczywiście Tahmkent dysponuje swoim ultimate'em. Jedzeniem, który może bardzo łatwo ochronić swoich carry przed potencjalnym szybkim zabójstwem ze strony przeciwników. Poppy będzie dosyć bardzo dobrą kontrą w engage drużyny PK, bo mamy oczywiście wejście RL, może zostać zablokowany ultimate. Bodyslam Gragasa również nie przejdzie przez ścianę Poppy. No i na samym końcu mam jeszcze naszego Volibera. Dodatkowo bardzo duże pokłada nadzieje w Lissinie, że pokaże swoje prawdziwe umiejętności nasz Alex i może dojdzie do bardzo sprawnego wyłapania jakiejś Kajsy, a może nawet dodatkowo Senny. Wiktor to taki bardziej standardowy, kontrolny mag, który bardziej dysponuje narzędziami, które mogą jeszcze doprowadzić do priorytetu swojej linii. Dzięki temu może można łatwo wziąć smoki czy potencjalne Void Grabsy. No a w opozycji do draftu drużyny niebieskiej PK zdraftowało nam Volibera. Voliber, który w patchu dostał dosyć solidne buffy, m.in. leczenie ze swojego W czy zwiększenie HP-ku ze swojego ultimate'a. Jednakże wyłączenie Tureto zostało nieco skrócone. I prawdopodobnie zobaczymy go na górnej alejce. Dlaczego Voliber na górze to wtedy Gragas w dżungli? Gragas obecnie w dżungli raczej jest słabym wyborem. I jak popatrzymy na to, co gramy, jeśli chodzi o proplay, tam Voliber częściej właśnie do lasu nam wędruje. Ja wiem, że Yuma grywał tym Voliberem, ale mimo wszystko patrząc na ten draft, ja bym to raczej rozczytał jako Gragas piknięty po prostu w blinda. No i ten Voliber chyba mimo wszystko raczej do lasu, bo on na solo kolejce faktycznie to raczej górna aleja. By the way, Bartosz, bardzo dziękuję za Subikas Prime, kłaniam się nisko dla ciebie. Niestety nie mam włączonych alertów, no żeby w trakcie jakiejś ważnej akcji, w trakcie meczu nie wyskoczył nam alert, natomiast bardzo ci mocno dziękuję. Wracając, kontynuując ten wątek, ten Voliber ma prawo tutaj bytu w dżungli? Tak się jak dostajemy ostatecznie ta Senna sparowana z Kajsą przeciwko takiemu raczej staromodnemu duetowi z dolnej alejki, Jinx, Tahmkent, tego dawno się nie grało. Zresztą troszkę odeszliśmy od Tahmkenta na dolnej alei w roli wspierającego gdzieś poza tym sparowaniem z Senną. Chyba że to jest Poppy na dolnej alejce? Opinie? Ale chyba raczej nie, nie? Poppy nie, raczej na górnej alejce. To Vrakana, Poppy... Vrakana Poppy na bota możemy pikować. Tak, to wtedy tak. A Poppy to jakby lata świetności, że była grywana na suporcie, to już trochę bardziej minęły, raczej tylko i została górna alejka. Poza tym, rozpatrując tego Gragasa, ty kierowałeś go raczej gdzieś do lasu w momencie, w którym Voliber jest na topę. Ja to... bardziej kierowałem Gragasa na stronę midlane'u i to żebym Rell bardziej kierował do lasu. No tak, to ma w sumie bardzo dużo sensu. To ma bardzo wyparujemy Kajsę, no. Senden na bocie. Tak. I wszystko się tak, no raczej na pewno masz rację. Bardzo wpadłem w taką pułapkę Yuma,
Był mega mocny, bardzo graczem Gragasa. Mega graczem Gragasa i jemu później Pepe bardzo mocno tego Gragasa się obawiało w drugiej serii Politechniki Krakowskiej. Natomiast no, Lee Sin może nam tutaj zadziałać. W stronę Alexa Mercera będziemy patrzeć. Niemniej jednak, jak popatrzymy na poprzednie serie UMCS-u, to tam przede wszystkim As I Told You. Wtedy jeszcze z Opiumistą to raczej była ta oś siły, jeśli chodzi o UMCS. Szczególnie ta ich pierwsza mapa w całym turnieju, ta przegrana na Cool, tamten Ezreal, tamta Karma, naprawdę dobrze to wyglądało. Teraz dostajemy zmianę, to Mami, który gra na topie, natomiast operator, do tej pory Górnoalejkowicz UMCS-u, będzie nam grał w roli wspierającego. Tak czy siak też jest... przeszła nam Rel. Rel, jeśli chodzi o Serka, to jest 100% jego zwycięstw w tym sezonie w Rewolcie. To jest bardzo duży komfort, jeśli chodzi o tego gracza. Za chwilkę będziemy sobie przechodzić do już do tej mapy. Natomiast proszę cię bardzo, Widnia, tutaj jak masz jeszcze jakieś rzeczy do dodania do draftu, to jak najbardziej się częstuj. Oczywiście. No i tutaj musimy podkreślić, bardzo ważne są bany, bo zbanowana jest oczywiście, zbanowany właściwie jest Smolder, czyli AD Carry, który jest okropnie, ale to okropnie broken, szczególnie jak już dojdzie do tych magicznych 225 staków. Aczkolwiek Riot postanowił znerfić go i ostatecznie jego pasywka na poziomie trzecim dopiero się ulepszy z wartością 275 staków. No i dodatkowe skarma. Myślę, że ten wątek odnośnie Smoldera myślę, że spokojnie możemy pominąć. My go bardzo mocno wałkowaliśmy tutaj z... Okej. Okay. Z Jonasem. I by the way, to jest Rel na Dolnej Alei. Czyli jednak Senna na Górnej Alejce się okazuje. Nie, Senna jest sparowana z Rel na bocie. Mamy Kaisę na midzie, Volibera w dżungli i Gragasa na topie. No to czyli także jest, jest tak jak mówiłem, Volibear do dżungli, Gragas na topa, Rel na supporta. No to wszystko grafii, zostało grafii. Utrzymane w mocy. Ale trzeba przyznać, że KS dawno nie widzieliśmy na środkowej alejce, nie jest już tak coś bardzo grywalne, jak było to kiedyś grywalne. Tak. Do tego się odniosę za chwilkę, tylko jeszcze szybciutko. Jeju, pierwszy hype train w życiu, jeju, ale wy mili jesteście. Niesamowici, niebywali, najwspanialsi widzowie. Darf Serek, wiem, że ty masz win rate na Rel w Rewolcie 75%, natomiast 100% twoich zwycięstw w drugiej ultralidze w tym sezonie w Rewolcie wydarzyło się na Rel. Jeśli nie wybrzmiało to, to o to mi chodziło. Czat prosi cię o pokazanie bicka. Dobra, będę taki hojny i pokażę wam bicka, nie wiem czy widać. Widać, na pewno widać, bo ja widzę, więc myślę, że czat również też widzi. To jest kawał bicepsa, tutaj pisze Bartosz, bardzo dziękuję za subskrypcję Bartosz dla ciebie i bardzo dziękuję Esper Cheese też dla ciebie, tak samo. Bartosz napisał, ale bydle, nie wiem czy ty widzisz mój czat? Widzę twój czat, mam i tutaj ktoś, to Jay zapytał, czy może bliżej zobaczyć, no jak się kiedyś spotkamy, kiedyś tam może, weźmy nawet może dotknąć. nie lada gratka, moi drodzy. Tak czy siak, będziemy pomalutku nam wchodzić już do tej rozgrywki. Jeju, Juma. Jeju, kłaniam się bardzo nisko. Dziękuję tutaj współstudentowi z Politechniki Krakowskiej. Bardzo, bardzo mi miło. Moi drodzy, nie ma co dłużej przeciągać, nie ma co dłużej zwlekać. Już mi się język plącze, ale musicie mi wybaczyć. Ta 40-minutowa druga mapa naprawdę nadwyrężyła kasterskie gardło i nieplątanie się języka. Pozwoliłem sobie uzupełnić płynę. Także będę się na bieżąco nawadniał. JJ pyta jeszcze o twoje imię. No właśnie ja też chciałem, żeby Widnia się przedstawił z imienia, nazwiska, oprócz Sywy. Natomiast nie zrobił tego. Odmówił nam tej przyjemności, moi drodzy. Także uszanujmy też tę wolę współkastera Widni i my, bo godzina późna, a ja nie chcę was tu trzymać bardzo długo, będziemy sobie
JJ prosi cię o randkę, stary. Tak czy siak. Przechodzimy pomału do tej rozgrywki. Moi drodzy, pierwsza mapa. Pierwsza mapa już nam się rozpoczyna. UMCS po stronie niebieskiej, po stronie czerwonej Politechniki Krakowska. Raczej byśmy bez większych ogródek tutaj powiedzieli, to powinno być łatwe 2-0 dla PK. No, tym bardziej patrzę na ich poprzednie spotkania, to raczej powinno tutaj być bez żadnych jakichś nagłych zaskoczeń. Aczkolwiek mam nadzieję, że przeciwnicy powalczą i to nie będzie aż takie jednostronne spotkanie. Mamy tutaj Wiktora, mocno skalującego. Mamy Jinx, te hypercary. Jakby widzę ten świat, w którym po dwóch poprzednich seriach UMCS zdaje sobie sprawę. Okej, okay. As I told you, jest naszym największym warunkiem zwycięstwa w każdej rozgrywce. Zagrajmy kompozycję, która będzie wokół niego grała. Dajmy mu typowego bodyguarda i dajmy w jego rękę hypercarry. Natomiast teraz operator wchodzi prosto w paszczę lwa i operator, pierwsza krew została przelana. No i Tamer nam się tutaj będzie rozpędzał pierwsze zabójstwo na jego konto. Gdzieś ten body slam, jeszcze jest wejście od Serka. No i flesze muszą tutaj się palić na prawo i na lewo. A Tamer bardzo mocno się tym samym przybliża do Ajonianek, ten bardzo kluczowy zakup, jeśli chodzi o Volibera w dżungli. A Caster no i tutaj ma... Niestety na niekorzyść UMCS. Caster jeszcze łapany, ja to Framaz i Każdam z takiej plazmy, rozbite i Afrydzyk zaczyna nam 1-0-1 tę rozgrywkę. No Politechnika Krakowska powiedziała, nie no, my tu nie będziemy czekać gdzieś do późnych etapów rozgrywki z pokazaniem dominacji już od samego początku, a Yuma całkiem solidnie się wymienia. Proszę cię bardzo, bo przerwałem ci pewnie. Jest to praktycznie wymarzony start, jaki PK mogło sobie wymarzyć. Nie dość, że zgarnujesz pierwszą krew, też że znajdujesz idealne zabójstwo na Wiktorze, który, no nie szokujmy się, nie jest zbyt dobry w early game'ie i on akurat chce skalować. Jak na topie tam Kragas leciutkie zaczepki w kierunku Poppy, ale bez większych tutaj przełomów. No, tak czy siak, wydaje mi się, że jakby, bo Poppy ma bardzo dużo obrażeń na wczesnym etapie gry. Dużo więcej niż można się było spodziewać. Natomiast po drugiej stronie mamy Kragasa, który ma olbrzymią, kolosalną, gargantuiczną wręcz ilość sustainu w swoim zestawie umiejętności i ciężko jest go wygonić z linii. Nawet myślę, że tutaj wspólnie z Lissinem może być problem w momencie, w którym ta Poppy już pozbawiona swojego błysku. Natomiast jeśli chodzi o gdzieś jakąś aktywność drużyny niebieskiej, ja chyba najbardziej zerkałbym w stronę środkowej alei, ale o tym może za chwilę. Serek? Dobra, jak słyszę, ale on zostanie tutaj podbity. Operator wchodzi mocno w Serka, Alex Mercer zaraz nam się tutaj pojawi. Tarel musi być martwy, ale on jeszcze wchodzi do przodu. Sporo obrażeń od tej Senny, ale niewystarczająco dużo. I ale tutaj będzie ten Tamer zamykał to wszystko. Yes, I told you, musi być tutaj martwy, prawda? Prawda? Adek, nie wystarczy mu obrażeń, jeszcze wchodzi w te chompersy. Adek tutaj pada i kolejną ofiarą będzie ten Volibear. Nie, jeszcze nie, on bierze za sobą operatora, ale to są trzy eliminacje na dolnej alei. To jest 3-0 Lee Sin. Szkoda, że nic z tego nie trafiło do Jinx. Ja dalej w to nie wierzę, że as I told you, nie porek w tej całej sytuacji. To było praktycznie wyliczone na milimetry. No i jakże kluczowy był ten shit od Lee Sina, ale mogliśmy to zaobserwować, że Volibear, mimo że dopiero ma tylko Ajonianki, to że swojego W naprawdę potrafi się uleczyć za kolosalne wartości HP. Tak jest, natomiast wydaje mi się, że środkowa alejka to może być dobre miejsce do aktywności dla obu drużyn. Tutaj widzimy operator, on nie sięgnie Fryzyka i to Caster, który tutaj pada. Operator w dobrym timingu teoretycznie tu się pojawia na środkowej alei. Natomiast no nie sięgnął z tego swojego Abyssal Dive przeciwnika, no i pojawia się problem. To jest Efryzyk, który już zaczyna nam 2-0. A co chciałem powiedzieć na samym początku tej rozgrywki, ale o tym może tak chwilę, bo my tu nie zwalniamy tempa. I to jest Tankage, który tutaj nam pada. No i trochę burzliwa ta rozgrywka. Bardzo odmienny początek
od tego, co widzieliśmy na poprzedniej serii, bo tam bardzo długo musieliśmy czekać na pierwsze eliminacje. Bardzo długo, dokładnie, jak na EU Esports, tak? Dokładnie, to była taka bardzo przemyślana i wręcz koreańska rozgrywka, gdzie tam dopiero do 15 minut były jakieś przełomowe walki. Ale ja bym tutaj poprosił na, w szczególności na Fryzyka, który dysponuje trzema zwojstwami na swoim koncie, jednak tutaj Poppy prawdopodobnie raczej nie upadnie grać, nie dysponuje aż takimi obrażeniami, no i ucieknie ze swojego W. No i wracając tutaj, Kai'Sa już dysponuje trzema zabójstwami. No jak widzieliśmy w poprzednich rozgrywkach, Fryzyk to jest jednak ta oś napędowa, która potrafi w teamfightach doprowadzić swoją drużynę do wymaganego zwycięstwa. Tak, też świetny Azir był od niego gdzieś prezentowany. To jedna z postaci o najwyższym winrate, jeśli chodzi o EDU Esport. Pytanie, czy Mami ma tutaj szansę przeżyć? Żuma nie ma Dragas zbyt dużo many. Natomiast to jest olbrzymi, jest zestakowany wave i wydaje mi się, że tutaj nawet solowo Volibear mógłby go wykluczyć, a Alex Mercer gdzieś zagubił się i Killer's Instinct dogrywany po czwartą eliminację dla tej Kai'Sy. Bo oni mi totalnie nie dają tego powiedzieć, ale oczekiwałem od drużyny niebieskiej aktywności przy środkowej alei, bo jeśli Fryzyk zostałby zamknięty w Gravity Fieldzie od Castera, to nawet przed tą szóstką, tak, nie musisz dokładać kiedy Stormu, to powinno być z Lee Sinem wystarczająco dużo, szczególnie tak napędzonym, żeby tę Kai'Sę gdzieś poskromić. Ale ta Kai'Sa niezwykle rozpędzona. Za niedługo dostaniemy tutaj te Muramany. I coraz ciężej będzie, no te, na tych rozbitych stakach plazmy sporo obrażeń. Teraz Serek nadział się tutaj na przeciwników. Tragiczne te dive'y od operatora. Mówię tutaj o umiejętności, natomiast Alex Mercer, on się poczuwa, on wchodzi głęboko, on wie, że ma obrażenia, ale ich nie wystarczyło. Serek tutaj przeżywa. Ależ to było tutaj bliskie. I teraz nie spodziewałem się takiej aktywności na dolnej alei, przyznam szczerze. Po jednej stronie Senna, po drugiej stronie Jinx, raczej spodziewalibyśmy się skalowania, raczej powolnej rozgrywki na dolnej alei i gdzieś aktywności właśnie przy alei środkowej. Chociaż czy tam brakowało aktywności? No chyba też nie. No raczej nie, no tutaj dżunglerzy również postarali się o zabawienie się trochę na środkowej alejce, ale jak na razie na topie tak wymiana gentlemanska. Jest beczka od Gragasa, jest beczka od Gragasa. Wydaje mi się, że Poppy już za chwilę może być w letalu. No, może sporo obrażeń tu się pojawia. No zaraz zostanie zagrany, dokładnie tak się dzieje. I jest, no dokładnie i to, o czym mówiłem. Poppy była w letalu, dlatego Gragasa. Yuma z pierwszym zabójstwem na swoje konto. No i jak na razie PK pokazuje, że od mida do topa całkowicie będą dominować tą rozgrywkę. Jedynie tutaj bardziej bym się skupił jeszcze na dokręceniu śruby i bardziej w bardzo większym znębieniu. As I told you, bo jak błysku. Wiemy. Okej, okej. Natomiast czego wobec tego UMCS powinien poszukać? Bo ta rozgrywka im się sypie. Kai'Sa ma już pierwszy przedmiot skompletowany, Kul się stakuje, a ta Senna też póki co tylko trochę naciśnięta, już trzy wywrotki od operatora. Bo jak na moje, UNCS powinno coś bardziej poszukać od tego mida i bardziej ochronić tego Wiktora, no ale z drugiej strony Cevrey no cały czas kręci się wokół tego mida i cały czas Fryzyka jest na jego plecach, więc to jest bardzo trudne zadanie, więc możliwe, że jakieś zejście jeszcze możliwe od operatora i zostawienie na chwilę, moment tej Jinx. Może to jest ten klucz do sukcesu. Tak, mówimy oczywiście o Tamerze i Tamer ponownie nam podchodzi. Jest dostępny Stormbringer, ale on nie będzie potrzebny, to jest tyle obrażeń! Gdzieś z tymi stakami plazmy, to wszystko rozbite, jeszcze trafiony Wojtsicher, ale teraz nie zwalniamy tempa, operator gdzieś nam wchodzi na dolną aleję. Serek już dosyć mocno obity, pojawia się Alex Mercer, on wchodzi głęboko, jest skopnięcie od Lee Sina i pojawia się również eliminacja, Adek jest martwy. I dobrze przyratowali agro? Nie zapłacili za to eliminacją w drugą stronę, natomiast w tym samym momencie Fryzyk po prostu bierze plejty na środkowej alei i dodatkowo bierzesz pierwszy zestaw cerwi pustki. Dla siebie wziąłeś, teraz pobierasz drugi. Także nie ma reakcji
Nie zostawione to, nie pozostawione to zostało bez żadnej odpowiedzi ze strony PK. Alex Mercer, on teraz może być w najlepszym położeniu. Clearance Instinct jest dostępne, Clearance Instinct jest zagrane. Operator pojawia się w porę. Tutaj jest w stanie pożreć swojego sojusznika, ale tych obrażeń chyba wystarczy dokładnie tak. Z fleszem Frydyk nie daje żyć przeciwnemu dżunglerowi. A teraz beczka od Gragasa jest dostępna, flesz od Mami również, więc Mami chyba nie powinien być tutaj martwy. Nie ma o tym mowy, natomiast ta fala jest w tragicznym położeniu, a Caster znowu dociskany, Stormbringer cały czas dostępny, on unieruchomiony, on się nie może ruszać z takiej plazmy. Zostały wysadzone na tym Wojcikerze i to siódma eliminacja przed 11 minutą dla Frydzyka. I teraz nasuwa się jedno... Serek zginie, prawda? Albo... To jeszcze... Nie, timer, ten Bolibar za silny. No, ale to F... Jak... Jak UMCS planuje zastopować tą Kajsę, bo ona już ma 7-0. No i to ja nie widzę praktycznie narzędzi, tym bardziej, że Poppy zastoi, prawdopodobnie upadnie po raz drugi. Dokładnie tak. Ale on miał flesza. Możliwe, że źle opiczył obrażenia tego Gragasa, mogło też na tak coś zabić. To totalny disrespect tutaj był od Mamiego. Pojawi się moim zdaniem bardzo duży problem w postaci tego, że Kajsa będzie cię one-shotować na Voidseekera i Katen Rain. Voidseeker, do tego dogrywamy Killer's Instinct, zagrywamy ten wzmocniony i Katen Rain i to już za niedługo powinno być wystarczająco dużo obrażeń. Stormbreaker został tutaj zagrany, więc Caster nie miał jak unieruchomić tego potężnego niedźwiedzia. No i kolejna eliminacja staje się faktem. Czy do tej rozgrywki da się realnie wrócić? No, nie widzę tutaj... No jedynie kto tutaj jest w miarę do przodu to jest Alex. No nawet Alex tym myślę nie będzie w stanie całkowicie pociągnąć tej rozgrywki. Zanurkowanie Serek usłany Ultimate'em, no i tutaj UMC nam się sypie. Dołączył do tego Fryzyk zaczyna mieć te magiczne obrażenia. Uda się tutaj przynajmniej jedną eliminację wziąć. Serek jeszcze z błyskiem do przodu. As I told you, tutaj pada. Operator zaraz będzie następny. A jest w stanie Adek z tego Dawning Shadow zgarnąć przeciwnego leśnika. I no cóż, obraz nędzy i rozpaczy nam się tutaj kreuje. Mamy zaledwie 12 minutę i pół. A to już... Jest 8 tysięcy. Prawie 8,5. No więc, czy jest tu jakiekolwiek możliwość do powrotu do tej rozgrywki? Ja koluję GG. Żadnej. Koluję GG. Dlaczego koluję GG? Wydaje mi się, że na tę Kajsę, na tę rozpędzoną AP Kajsę, która ma dwa przedmioty skompletowane, jeszcze przed 13 minutą, kul jeszcze nie został w ogóle wystakowany do końca. Na te AP Kajsę nie ma absolutnie żadnej odpowiedzi. Wiktor dostaje one-shota, Jinx dostaje one-shota, po czym operator ją zjada, żeby ostatecznie nie padła, więc dostaje one-shota chwilę później. Tu Alex Mercer musiałby zagrać w jakiś niesamowity sposób. Ale to dalej jest tylko chyba przedłużanie agonii, a Mami tutaj musi być martwy, prawda? Zaskakujące, zaskakujące, że ten... Że dał się Dżuma tym trafić, ale on dał się tym trafić dlatego, że wiedział, Serek do mnie rotuje. Killer's Instinct? Oj, tak zostało to. Unlucky, unlucky. Że tak się rozminęło to Killer's Instinct przez to Pyromancy Crash Down od Serka. Natomiast kill jest kill, zostało to dokręcone. 17-4 w minucie 14. Ja popatrzymy sobie na stan złota na poszczególnych pozycjach. No to na topie mamy ponad dwukrotną różnicę. Na midzie mamy ponad dwukrotną różnicę. Nie da się grać w komputer. Mówię wam. No, ty bardziej, że Kajsa ma ciszę, jeśli dwa itemy skompletowane, a Wiktor to... ciebie specjalnie. Kierka ciut ciszę, jeśli można. Bo musicie wiedzieć o tym, że na... W spekcie ma się inne ustawienia niż na replayu. Tak. No niestety Riot ma trochę poważanie z tym spektatora, no ale cóż, poradzimy. Ale wszystko jest dobrze, da się oglądać te gierki. To jest pół HP.
Frydzyk. Wawu. Dobrze, że tu się pojawił ten Guardian. I jest zagrany Clear Instinct. Jest zagrany na melee range ten Void Seeker. I jest w stanie wyeliminować tutaj Frydzyk. Ale pojawia się tutaj Alex Mercer, cały na biało. Ale ja nie wiem, czy on jest w stanie coś tutaj zrobić. Operator martwy. Alex Mercer chyba będzie następny. Ale nie, on jest w stanie tutaj całkiem głęboko wejść. Ale to Frydzyk, który tutaj przeżywa to wszystko. I jest, I told you, kolejnym, który pada. Ten Stormbringer ostatecznie spowoduje tutaj jego śmierć. Jadek, do niego trafi ostatnia eliminacja. Mamy minutę 15, a ta gra, no, powiedzieć, że chyli się ku upadkowi, to tak naprawdę nie powiedzieć zasadniczo nic. Blach, ja ci dziękuję bardzo za followka. Myślę, że przy takim stanie rozgrywki mogę sobie pozwolić na chwilę rozluźnienia i podziękowanie ci jeszcze w trakcie. 12.04 Fryzyk. Jak na moje? To o tych, że trzeba po prostu zapomnieć i przejść do następnej. Tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby powrócić z rozgrywki. Nie ma żadnego koła ratunkowego, żeby cię wyniosło na tą taflę wody. Więc jedynie co ci pozostało, to pójść na dno, no i poczekać na mapę numer 2. Tak jest, ale pytanie, czy na mapie numer 2 jest w stanie nam UMCS cokolwiek zaoferować w obliczu tak dużej, no, chyba przede wszystkim indywidualnych różnic, tak? No bo szanujmy się, na topie większość tych eliminacji, które zaserwował nam Yuma w izolacji w Mamiego, one nie powinny się wydarzyć. Jakby, no nie wiem, szczególnie ta, gdzie miał błysk. No, szanujmy się. No, jedyne jak jest tego, może jak możemy go usprawiedliwić, to w ten sposób, że no, nie uwierzył, że Yuma dysponuje aż taką ilością obrażeń, aczkolwiek powinien się spodziewać, tym bardziej, że na tamten czas był minimum level 1 w plecy, no i Yuma dysponował całym Rot of Ages. Tak jest, przede wszystkim też jest jeszcze ten motyw, Yuma to jest naprawdę gracz Gragasa, to jest gość, który doskonale zdaje sobie sprawę z limitów tej postaci, ale teraz wchodzi Tamer gdzieś z tym Stormbringerem, ale dobre wyrzucenie gdzieś od tej Poppy. To wszystko nam się rozejdzie po kościach. I to jest najlepsze, co może wyciągnąć drużyna UMCS-u. Oni najlepsze, co mogą dostać w walkach, to brak Ace'a na nich. Frydzyk z tymi kolejnymi Void Seekerami. No, jak tylko znajdzie przeciwnika, to dzieją się dantejskie sceny. Rzeźnie wyjątek, można by rzec. No i dodatkowo Frydzyk strzela do zawodników UMCS niczym do kaczek, no i tutaj Alex Mercer ostatecznie operator był w stanie uratować swojego dżunglera. Natomiast to, no, kolejne te Void Seekery zadają tak kolosalną liczbę obrażeń. Oni nie są w stanie nic zrobić, nie da się grać. To jest totalnie GG. Nie są w stanie grać UMCS-u tutaj nic zrobić, nie są w stanie w żaden sposób odpowiedzieć. I nawet doskonały Keeper's Verdict, nawet znakomite kopnięcie od Lee Sina, nie są w stanie tutaj ich przywrócić jakkolwiek do tej rozgrywki. Serek nabija tylko staki plazmy dla przeciwnika, świetny Magnet Storm trzyosobowy i to jest strzelnica dla Frydzyka, to jest strzelnica dla tej Kajsy, to jest też strzelnica dla Atka, który gdzieś tam po cichu przeszedł do tej rozgrywki. Serek ostatecznie tutaj musi paść. Natomiast czy to nam cokolwiek zmienia? Nie. Moi drodzy, Stormbringer trzyosobowy, no i sypie nam się UMCS. UMCS, moi drodzy, sypie nam się po raz ostatni. Ostatecznie eliminacja trafia do Tamera. Pojawia się tu operator, pojawia się tu Alex Mercer, ale oni nie są w stanie nic zrobić. Alex Mercer może tylko dla widza jakieś jeszcze combo na Lee Sinie chińskie nam zapodać, a w tym samym czasie i tak zostanie wyeliminowany. To jest smutne, to jest przykre, to się ciężko ogląda, ale to jest statement od Politechniki Krakowskiej. My takie mecze przychodzimy, gramy, idziemy dalej. To było 19 minut, to było 29-6 i to była czysta gra. To było 15-07 od Kajsy. No, Fryzyka. Jednym słowem, gra perfekcyjna. To, co miał dostać w początkowej fazie rozgrywki, to dostał, no i wykorzystał to dalej, no i postawił krzyżyk na drogę, no i nie da się grać na tą Kajsę. To jest, faktycznie gra była niewygrywalna.
Tak jest i taka Isana Mizieja nam jak najbardziej oddała. Moi drodzy, Jonas, bardzo Ci dziękuję za tą uwagę odnośnie głośności gry. Natomiast jeśli byście nam jeszcze powiedzieli, jak mamy się z głośnością w stosunku do siebie wspólnie z widnią. Blach, bardzo Ci dziękuję, ale chyba Ci dziękowałem już za tego subika, ale dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję Wam wszystkim, jeju, to naprawdę niesamowite, to przemiłe, co się tutaj wydarzyło. Naprawdę, bardzo mi jest miło. Nie wiem, co powiedzieć. Widnia ciut ciszej, dobrze, wyciszymy troszkę widnię. Już widnię ciut trochę przyciszymy. Głośniej. Ciut głośniej. Jesteś ciut głośniej. Głośniej Cię już nie dam rady. Tak, Jonas, to ja się przejęzyczyłem. Moi drodzy, to jest dobry moment, żebyśmy przeszli do draftu numer 2. W drafcie numer 2 ja pozostawię Was w rękach widni, a w tym samym momencie będę gdzieś pobierał nam drugą rozgrywkę. Także i ją odpalał. Także udajemy się na 15-20 sekund przerwę, w trakcie której ja pobiorę sobie rozgrywkę i kiedy będziemy się ładować, ja oddam Was w ręce widni z draftem numer 2. Drodzy, moi mili, witam Was po tej krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że nie znudziliście się. Mogliście przynajmniej odpocząć odrobinkę od widoku nas wspólnie z widnią. I mamy drugi draft, jeśli chodzi o tę rozgrywkę. I widnia, proszę, jakbyś mógł nas przez ten draft przeprowadzić. Oczywiście, będzie to dla mnie pełna przyjemność. No i tym razem Efryzyk decydował się wzięcie na swój już firmowy pick, który był grywany również w naszej lice w ubiegłych meczach, czyli na Firi, na Midzie, do tego... Tak, ja to zgwiazdkuję, pozwolę sobie zgwiazdkować, ta na Firi była przez niego raz grana na Krośnieńską Państwową Akademię Nauk Stosowanych. To były dwie bardzo szybkie mapy w wykonaniu PK, nawet szybsze niż dziś. A dzisiaj były nawet bardzo szybkie, można powiedzieć, więc szybsze to naprawdę musiało być nie lada wyzwanie, żeby tak szybko skończyć gierkę, ale jednak wracając rekord, do tego... Rekord Pansu to jest przegranie mapy w 15 minut i 11 sekund bodajże. A, no to nawet idealnie prawie na FFA się zapali. Proszę Cię bardzo, ale... drafcik. Drafcik, no to na drafciku no to mamy... Gragas raczej pójdzie już na górną alejkę, do tego dobrany jako jungler mamy Lee Sina oraz botlane.
Kajsa oraz Nautilus, więc tym razem Fryzyk nie zdecydował się na wzięcie tej Kajsy, tylko Adek będzie dysponował tym strzelcem i jestem tylko ciekaw, czy decyduje się pod taki sam build, pod całkowite obrażenia ze swojego W, czy jednak pójdzie bardziej standardowo pod on-hity? Znaczy, pytanie, czy obecnie standardowym buildem nie jest ten pod AP? Tak jak też patrzymy na środowisko rozgrywek profesjonalnych, półprofesjonalnych, szczególnie w momencie, w którym masz na Firinam idzie, to jest sporo obrażeń fizycznych. No właśnie, w tym drafcie to właściwie to brakuje takich hard AP obrażeń, bo Gragas nie zapewni ci aż tylu AP obrażeń. A w połączeniu z tą Kajsą to będą chyba raczej wystarczająca wartość obrażeń AP. No i cóż, dostajemy na Firi. Fakt, że jakby na Firi rzadko nam się pojawia, jeśli chodzi o drafty w Edu. Dużo częściej to jest kwestia wykluczeń. Natomiast dostajemy w ogóle Garena. Garena? Pozwolę sobie, moi drodzy, sprawdzić, czy dostaliśmy Garena kiedykolwiek w tym sezonie. No, tak się składa, że z tego, co tutaj patrzę, to był on zagrany dokładnie dwa razy i przegrał obydwie rozgrywki. Natomiast co mnie tutaj ciekawi, dostajemy Azira, co by znaczyło Huey na suporcie, ale dostajemy Azira. Azir ma w tych naszych rozgrywkach bardzo wysokie winraty. On wygrał 10 na 12 gier. Przede wszystkim dlatego, że pikują go gracze absolutnie topowi midlanerzy, jeśli chodzi o Edu Esports. Między innymi Fryzyk dołożył 2 do tych 10 zwycięstw. A tutaj dostajemy Azira w rękach midlanera, nie oszukujmy się, słabszego. Pytanie, na ile taki midlaner jak Caster w takim meczu jak ten na Fryzyka, gdzie będzie musiał się na nim mierzyć na Fryzyka, na ile według ciebie, Winia, jest on kompetentny, żeby tego Azira jakoś solidnie wyegzekwować? No jakby w poprzednim spotkaniu mogliśmy zaobserwować, aby grał tylko na samego Fryzyka, no to może jaką tym Wiktorem, może tym Azirem by doskalał do tych 3 itemów zwyż. No ale jednak był tam Tamer, który jednak na tym idzie no troszeczkę siedział. Oczywiście jeszcze był Serek, co pierwsze zabójstwo tej Kajsy wylądował w praktycznie 4 minucie dzięki dosyć nieoczekiwanemu i z dużym zaskoczeniem Serek wszedł level 1 Tomerel, no i zabezpieczył zabójstwo dla swojego midlanera. Ja jeszcze kolejną gwiazdkę tutaj do tego dołożę, bo sprawdziłem sobie. Caster odpowiada za połowę porażek Azira w Edu Esports. Więc teraz jest okazja, żeby zwiększyć ten stosunek z połowy do 2/3. No teraz ma szansę przełamać lody i przełamać tą pasę i zwiększyć jego win ratio, aczkolwiek jestem bardziej skłonny, że te jego win ratio może Azira może pójść delikatnie w dół po tym spotkaniu. Zera dalej dostaniemy zero. Tak czy siak dostajemy dosyć agresywny draft od PKA, gdzieś z tą na Firi. No i boję się, że UMCS może tego nam nie utrzymać. Ich szyki mogą się załamać, chociaż czy da się dostać gorszy start rozgrywki niż ta poprzednia, gdzie są 0-2, Kajsa zaczyna z killem, Woliber zaczyna z killem, PK jest napędzone. No chyba ciężko sobie wyobrazić, czy ponownie dostaniemy to co wcześniej. No to był dla PK w poprzednim meczu, to był wręcz perfekcyjny scenariusz, jaki mogli sobie wymarzyć, ale też warto podkreślić, że UMCS ma taki dosyć papierowy team comp, no bo jedynie co tu może sekurować swoich carry, to jest Woliber i Garen. Tym bardziej, że Garen da się bardzo łatwo skajtować, więc niekoniecznie będzie dobrze chronił swoich carry, więc jedynie nam pozostaje Woliber. No ale Woliber będzie chciał bardziej wejść i zengage'ować, niż bardziej chronić swoich carry. Ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Jedyne co widzę, no to być może gdzieś
Azir Defense, jakby, bo to dalej będą problemy z jakimś engage'em, ale to mimo wszystko gdzieś ten listing, gdzieś tam na Fury, to raczej to te postaci będą chciały nam bardzo mocno wchodzić. Po drugiej stronie mamy Huey'a, który dysponuje tym Fear'em. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że tutaj UMCS dostaje bardzo duży problem. Natomiast może nam udowodnią, że jesteśmy w błędzie, może dostaniemy od nich pokaz umiejętności i tego, że te narzędzia to też do disengage'u, którymi dysponują, może one będą gdzieś wystarczające, a my, moi drodzy, już pomalutku wędrujemy do drugiej rozgrywki. Dokładnie w tym momencie. I razem z wami będziemy mogli tutaj wspólnie napawać się tą drugą mapą. Moi drodzy, UMCS przegrało piątą mapę z rzędu w tabeli. Mają przypisane przy swoim koncie dwie mapy wygrane. Jedną wygraną serię. Natomiast to była seria na Panskrosno, która nie została w ogóle rozegrana. Tam poszedł walkover, więc tak naprawdę w grze nie wzięli żadnego zwycięstwa i nie oszukujmy się. Nie spodziewam się, żeby ten stan rzeczy miał tutaj ulec zmianie. Natomiast widzimy gdzieś pingi, jeśli chodzi o drużynę Politechniki Krakowskiej. Adek tutaj w krzaczku znaleziony. Oni się nie spodziewają, wydaje mi się, Politechniki Krakowskiej na czerwonym wzmocnieniu Alexa Mercera. No i tutaj Caster może zostać wyłapany i może ulec pierwszej krwi na przeciwników, jednak bezpiecznie. Wystarczająco poszedł tam naokoło. Natomiast oni się tu nadzieją. To będzie znowu tragedia. To się znowu zaczyna, to się powtarza. Nie, tragedia! Alex Mercer wyłapany. No i bardzo łatwa pierwsza krew. Alex nawet nie miał czasu reakcji, żeby zagrać swój błysk, chociaż nie oszukujmy się, ten błysk i tak by mu nic nie dał, bo to prawdopodobnie i tak by oddał pierwszą krew. Może nie Lissinowi, może bardziej Efrycykowi, ale tym razem to Lissin zabezpiecza pierwsze zabójstwo w tej grze. To mimo wszystko fajnie, champion, jeśli chodzi o rozpędzenie. Teraz mam jednak mimo wszystko pytanie. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o ścieżkowanie dżunglerów? Bo widzimy, gdzieś nam się timer kieruje na te kamienie. Natomiast naturalnie Alex Mercer powinien chcieć, ale tym może za chwilę, sporo tutaj staków plazmy. Jest Eltolgio, musi być tutaj martwy. Dokładnie tak się dzieje. Dał się złapać drugi level szybciej od duetu Adexerek. A ten błysk był dostępny dla Eltolgio. No jak na razie nam się zapowiada, że ta mapa będzie tak samo emocjonująca od samych początków jak poprzednia. Popatrz co tu się dzieje, Alex Mercer nie może grać. Złapany, no i nie masz dżunglera w tej grze, nie ma dżunglera drużyna czerwona. Niestety. Bo ja myślałem, że teraz Lissin skieruje się w stronę swojego dolnego lasu, natomiast timer nie spieszy się. I on jeszcze tutaj wysoko wysuniętego Garena będzie nam wchodził. To powinna być łatwa eliminacja. To powinna być tylko formalność. Dokładnie tak się dzieje. Kolejne zabójstwo dla Lissina. Szybko rozpędzony Lissin. To spora dawka obrażeń w tym wczesnym etapie rozgrywki. No i co? Dostajemy chyba trochę powtórkę z rozgrywki, nie? No dostajemy powtórkę? Dostajemy może taką samą dominację, ale tym razem w innym stylu, bo wcześniej to było budowane wszystko pod Efrydzyka. A i tam problemy, żeby odnaleźć się w tej rozgrywce. Tym razem teraz to matchup dżunglerów będzie tym końcem, no bo nie oszukujmy się, no Alex powrót do tej rozgrywki ma bardzo czarno-białych barwach przed oczami. No ja bym nawet powiedział, że chyba tylko w czarnych, natomiast teraz wejdzie w dolny las tego Lissina. Póki co Efryzyk pozbawiony priorytetu, także nie powinno być problemu gdzieś z podbieraniem tych obozów z lasu swojego przeciwnika. Natomiast tutaj Mami dysponuje swoim błyskiem, ale ja nie wiem, czy jest sens go w ogóle zagrywać. On jest tutaj martwy, dokładnie tak się dzieje. Zagrany jeszcze ten Ignite, natomiast Yuma, czy też Juma, prokuje face rusha, spokojnie stąd wychodzi, a sporo obrażeń w operatora się pojawia. Był trafiony ten hook,
rozbite staki plazmy i operator musi mieć się na baczności. On pozbawiony obu swoich samonerów, dodatkowo as I told you, spalił tutaj heala. Ciężkie chwile dla dolania leki drużyny czerwonej się szykują. No tutaj się szykuje ciężkie chwile, to praktycznie cała drużyna czerwona. On ma w ogóle drugi poziom, ten Ezreal, to jest przecież tragedia. Do czwartego dla Kajsy. Jeju, jakby ten Voidseeker trafił. Jak to mówi klasyk, siadłoby ale... to jak słowo Boże. Tutaj zobacz, że Alex próbuje coś od pleców. Serek wszystkie huki trafia, ale jest. Alex Mercer, może to jest ta chwila. Może to jest ten moment, w którym Politechnika Krakowska troszkę się podczuła. Dokładnie tak jest. Serek jeszcze swój błysk. Wchodzi głęboko ten Lissin. I on za chwilkę, druga eliminacja na jego konto. Jeszcze nie pojawił się ten Fear. Ale rozpędza nam się ten Volibear. Ale Misiek, 3-1 na 2. Nie ma o tym mowy. Alex Mercer jeszcze bez żadnych przedmiotów. To jest 6-0 Lissin. To jest 6-0 Tamer. To jest Tamer, który pokazuje... No... To, że jestem lepszym dżunglerem, to już państwo prawdopodobnie wiedzieli. Natomiast czy państwo wiedzieli, że ja aż tak? Pokazuje, że aż tak. No i co, tym razem Caster tutaj jednak nie upadnie, ale Caster sobie radzi dobrze, porównując tylko do wcześniejszej rozgrywki. No ale niestety reszta drużyny pozostawia wiele do życzenia, więc Caster, nawet jeżeli widzicie dobrze z tej linii, no to na tego Lee Sina czy na tą Kajsę będzie miał bardzo duży problem, żeby jakkolwiek odnaleźć się bezpiecznie w tych teamfightach. Yuma nie daje, totalnie nie daje żyć swojemu przeciwnikowi z górnej alei. To jest szósty poziom, to jest mało many. Zaskakująco blisko tam, o nie trafiła ta beczka. To prawdopodobnie byłaby eliminacja, natomiast jest tutaj Serek z bardzo dobrą rotacją. By the way, ten Nautilus najczęściej wybierany przez Serka, jeśli chodzi o drużynę Revolt, to aż 5-krotnie na 16 map, które zagrał. No i tu pojawi się eliminacja, prawda? No cały czas nie ma tego szóstego poziomu, cały czas nie ma tej demacjańskiej sprawiedliwości. Yuma będzie chciał tutaj... No... Nie zegzekutuje, natomiast to wszystko wchodzi w ryzyk, on się nie zatrzymuje, on tego Volibeara poskromi i on jest rozpędzony, on znowu zaczyna nam tutaj swój taniec, on znowu zaczyna swój koncert. No i to, że nie ma szafu, nie mogło dać ci przeżyć, bo Sonic Wave'em zostałeś wcześniej trafiony. Też Shuri ma szafu, to już tak... Zagrany stricte pod desperację, ale zobaczmy, że jest już 7 minuta dopiero na liczniku. A tu się kroje ponad 4000 golda przewagi i zapowiadam, że ta przewaga będzie tylko rosła i rosła. Aż będzie mi prawdopodobnie rezultat taki sam jak w mapie. No tak, jak sobie zobaczymy, ten Lee Sin posiada by far najwięcej sztuk złota nam na Summoner's Rift. 7-0 Lee Sin w 7.45. To wynik naprawdę niesamowity. A w tym momencie dostępny jest Ultimate, dostępny jest Ignite, ale tych obrażeń jeszcze trochę za mało, ale wystarczyło gdzieś. Tym Silencem Mami pobiera pierwszą eliminację na swoje konto i poprawnie, jeśli się mylę, czy to nie jest pierwsza eliminacja dla niego w ogóle w tej serii? Ale o tym może za chwilę, bo zagrany Killer's Instinct, as I told you, sporo obrażeń tutaj musi przyjmować. Patrzę, Alex Mercer, dostępny ten Stormbringer. Alex Mercer za chwilkę nam może tutaj wejść cały na biało. I dokładnie tak się dzieje, on podskromi Serka, Caster jeszcze tutaj dołącza, on cały czas bez swojej Shurima Shuffle. To jest dla mnie szok, że ta Kajsa tam przeżywa, że ta Kajsa nie dostała tam dive'a. No tutaj akurat powinni bardziej pójść za ciosem, no ale jednak postanawiają odpuścić to. Tylko to bardziej, że smoka nie ma, wydrapsów nie ma, więc za bardzo nie masz jak jakikolwiek korzyści z tego większych wyciągnąć. Tak, oczywiście. I tak wspominałeś, tak, to raczej jest pierwsze zabójstwo Mamiego w tej serii. A jeśli to jest jego pierwsze zabójstwo w tej serii, to też jest jego pierwsze zabójstwo... W całej lidze jest tutaj wyjście z flashem, powinno wystarczyć jego obrażeń, natomiast to jest 1 na 1 na górnej alei, ale sporo tam minionów powinno się rozbić, z tego co tam widziałem. Natomiast skoro to jest jego drugie zabójstwo już w
tej serii. To też jego drugie zabójstwo w tym sezonie do Esports, bo to pierwsza seria, jaką widzimy od niego. A w tym czasie na naszych ekranach Adek ubierający solowo te opancerzenia. A as I told you, no stary, ty tu nie masz prawa podchodzić pod swoją własną wieżę. Dokładnie tak się dzieje. Fryzyk z kolejną eliminacją na swoje konto. No i teraz nasuwa nam się jedno pytanie. Jak drużyna Czerwona planuje wrócić do tej rozgrywki? O ile w ogóle jest jakakolwiek szansa na wrócenie do tej rozgrywki? Może to będzie zbyt aroganckie, ale postawię tezę, no że powrotu do tej rozgrywki osobiście nie widzę. Ja mam pewien scenariusz. Jest pewien scenariusz, w którym UMCS wraca. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, ale o tym może za chwilę. Operator, ale to jest dobrze połączony ten Shulima Shuffle, gdzieś z tym Stormbringerem. Pytanie, czy wystarczy obrażeń przeciwko Fryzykowi? On taki szybki, no dołącza do tego wszystkiego Ezri. I w końcu on też bierze coś dla siebie. W końcu dobija do szóstego poziomu. Wydarzyła się kiedyś taka sytuacja, ale o tym dalej może za chwilę. Ja o tym nie mogę w ogóle powiedzieć. Nie da się tu powiedzieć o niczym. Spiraling Despair zadało tak obrzydliwie mało obrażeń. A zaraz... Mówi po raz piąty. Po raz piąty upadnie. Dokładnie tak. Upadków często mówi się, że mamy pierwszy, drugi, trzeci. Natomiast Mami zdaje się przeczyć tej tezie, bo on już po raz piąty... Może po prostu lubi szary ekran. Natomiast była kiedyś w Ultralidze taka sytuacja. To bodajże dotyczyło Z10, jeszcze jak Noah grał w ich barwach. Grali bodajże na Illuminar, ale to już w ogóle, tu już w ogóle mogę się mylić. Natomiast jaka była sytuacja? Miało Z10 problem w gaming house z internetem i minął cały czas ich pauzy, minął cały czas pauzy Illuminar, więc trzeba było wrócić do tej rozgrywki. Natomiast internet wrócił i ostatecznie Z10 wygrało tę rozgrywkę. Ale myślę, że ciężko jest znaleźć inny scenariusz poza takim właśnie, jeśli chodzi o powrót tutaj u MCS-u do tej rozgrywki, bo... No cóż, no oni są po prostu indywidualnie gorsi. Caster ostatecznie nie został tutaj złapany do tego Sonic Wave'a. No cóż, no gra trochę bez historii, nie? Granat, można powiedzieć, że to cała seria będzie bez historii. To będzie seria, to będzie raczej gładkie 2-0. I to raczej będzie... Na kartach historii na pewno to spotkanie nie ma takiej możliwości, żeby się zapisało. No i tak jak wspominałeś, no tylko jedynie złośliwość rzeczy martwych może tutaj uratować UMCS od wygrania tej rozgrywki. Natomiast, bo wydaje mi się, że będzie problem, bo chociaż no ten Garen trochę nie ma jak grać w komputer, wydaje mi się, bo jego stopuje Nautilus, bo jego stopuje gdzieś ten Gragas, bo on nadziewać się będzie na kolejne Voidseekery od tej Kaisy. No i zginie po raz szósty. Flash zagrany, ale timer zbyt silny. No nie wiem, może jakiś Godlike Shulima Shuffle połączony z dobrym Stormbringerem. No już raz to się wydarzyło, no wtedy coś tam UMCS pograło. Jakby musimy sobie zdać sprawę, że to na pewno jest dużo lepsza rozgrywka w ich wykonaniu, bo no jeszcze się trzymają trzyosobowe Shulima Shuffle, ale caster musi tutaj zginąć, prawda? Dokładnie tak się stanie. Natomiast na dolnej alei, gdzie jest Stormbringer, jest Spiraling Despair. As I told you, łapany! Świetna kotwica od Serka i Adek z kolejną eliminacją, i on tutaj jeszcze pogoni. Adek, Killer's Instinct dograne! To drugie zabójstwo dla niego. Ale kończąc ten wątek, ta rozgrywka na pewno nam potrwa dłużej niż poprzednia. Akurat nie ma tutaj co się kłócić, że... Przewaga, mimo że 7000, to nie. W strukturach turetów nic nie jest aż tak bardzo sprogresowane PK, żeby mogli kończyć tą rozgrywkę za kilkanaście minut. Jednak te turety dopiero. Pierwszy turet dopiero pada na bocie. To też jest rozgrywka, w której oni nie zgarnęli 6 white grabsów. To jest tylko 5.
Także ten push też będzie wolniejszy od nich. Czy o wiele? Raczej nie. Natomiast na pewno wolniejszy, fakt faktem, będzie. No ale wydaje mi się, że trochę brakuje warunków zwycięstwa po stronie drużyny czerwonej w tym stanie rozgrywki, bo Ezreal często, mam wrażenie, jest dobrym dodatkiem, natomiast nie może być solo carry. Zresztą UMCS miało taką jedną rozgrywkę właśnie na Kul. Wtedy, o tym może za chwilę, bo operator został wymazany błyskawicznie. Zresztą Eclipse Anafili jest świetnym przedmiotem. No nie dadzą, nie dadzą powiedzieć, tak? Może teraz? Kotwica nie trafiona, może to jest ten moment, w którym mogę skończyć? No nie, no Fridzik, no bez przesady, on to przeżywa, to jest nielegalne. Ja, tak. Nie powinno się wydarzyć. Kopnia od Lissina jest dostępny. To jest Okej. Żyją jeszcze jeden dzień dłużej. I może to jest dobry moment. Musimy być spokojnie. UMCS miało taką rozgrywkę. To była pierwsza mapa na kur. Tam, as I told you, na Ezreal wyglądał fenomenalnie. On tam trzymał tę rozgrywkę przy życiu dużo dłużej niż powinno to się wydarzyć. Natomiast tam Caster mocno nie dowiózł na Orianie. Tam wtedy też między innymi z Remigiuszae żeśmy rozmawiali, że nafidowany Ezreal fajnie, ale to nie jest Soul Carry. Jemu często będzie brakowało tej kropki nad i. Mimo że cała literka będzie wyglądała bardzo pięknie, no to jednak kropki być może pozbawiona. A wydaje mi się, że w tej rozgrywce nawet o tym nie będzie mowy, przy tym jak rozpędzona jest ta Kaisa, ona już dwa przedmioty skompletowane. Co prawda później niż w rozgrywce poprzedniej, ale to też dwa przedmioty od Nafiri. O, no i też ten Eclipse, no tak dobrym jest dla niej itemem, ale może teraz, może to jest ta chwila. Alex Mercer zagrany Stormbringer, jeszcze kolejne też silne prokowane z Eclipse'a. Natomiast Efrydzyk upada nam tu po raz trzeci. No ja tutaj mogę się odwołać do twojego wspomnienia o Ezrealu, że no bo taki jeden kluczowy warunek, że kiedy Ezreal jest nafidowany, no ale niestety w tej gierce to nafidowany jest enemy AD Carry, niekoniecznie Ezreal, bo już Kai'Sa mamy dwa itemy. Jednak tutaj zasadzka operator dostał ten WG. Patrz, jest dograny Clear Instinct i na melee range'u Voidseeker. Tak proste, tak skuteczne. No tak nie da się grać w komputer i oni tutaj dalej gonią. Nie trafiona kotwica od Serka, ale to będzie dive. Alex Mercer zaraz może tutaj być martwy. Kolejny Ikatian Rain, kolejny Voidseeker i to eliminacje dla Atka. On 8-1-2. A razem z nimi struktura na górnej arei. A na dole? No, obstawiam, że 8-0 Lissin powinien mieć wystarczająco sporo obrażeń, prawda? Dokładnie tak się dzieje. Tak. No i operator padnie znowu, LED dopiero co. Niech obraz mówi za nas. Wydaje mi się, że. Ojeju. No. A wyobraźmy sobie, że ta Kai'Sa, ona będzie tylko silniejsza. Będzie już tylko gorzej. Lepiej to już było. Moi drodzy, lepiej to już było. Ale 19 minuta już się zbliża, będzie lepiej. Niż na poprzedniej mapie, przynajmniej tyle. No przynajmniej statystyka, jeżeli chodzi o skończone gry, to UMCS nie będzie aż tak bardzo w słabej pozycji, no ale jednak ta gra już no dalej będzie, dalej jest stracona, skazana na stratę, tak jak gra pierwsza, tylko to jest odwlekanie nieuniknionego. No cóż, Caster martwy? Na pewno. Jeszcze błysk. Patrzę, Efrydzyk nie trafia. Efrydzyk ostatecznie jest w stanie Castera po raz czwarty tutaj wyeliminować. I ja przyznam się szczerze, że tak do końca to ani przez chwilę nie zwątpiłem na Efrydzyka. Natomiast musiał on się pomęczyć zdecydowanie więcej. Ojeju. No dobra, błysk uratował Alexa Mercera, ale tu widzimy co się dzieje. Jeden trafiony Voidseeker
prawie zawsze oznacza śmierć, jeśli jest dostępne Killer's Instinct od Kaisa. Potężny jest Paralyzing Despair, ale tu nic nie zmieni. Ten Huey nie bije obrażeń. Ten Huey nie daje ci wystarczająco dużych shieldów. Ten Huey nie daje ci ani obrażeń, ani utility. No nic! No nic ci nie oferuje. Tutaj praktycznie UNCS gra w czwórkę. Chociaż, czy powiedzieć, że grałem w czwórkę, to tak... Cały UMCS nie gra jakoś. Praktycznie w ogóle nie gra w komputer. No to praktycznie na każdej alejce jest indywidualna dominacja ze strony PK. Jest wejście od Tamera. Tamer! Ale... no... to jest motyw grania... To jest motyw grania pod widza. To nie jest granie na serio, tak? Jakby to była seria o być albo nie być, to nie zagrałby tak. Ale może sobie na to pozwolić, bo ta jego śmierć nie ma żadnego znaczenia. 20 minuta nam wybiła, padają inhibitory. Alex Mercer łapie dżumę. Natomiast Gragas dysponuje jeszcze swoim błyskiem. On ostatecznie... trafiony duch. Ten błysk w ścianę. Ten błysk został tu zagrany. On po prostu błysnął w ścianę. No cóż. No cóż, zdarza się najlepszym. Powiedzmy, że to też jest podtymka dla widza. Muszą być emocje. Odpowiem na pytanie Karin Karpeta. Karin Karpet, jeśli chodzi o Politechnikę Krakowską, na pewno nie, bo no, większość z tych graczy gra po prostu na Westie. My gramy na serwerze istowskim. Fryzyk ostatecznie ścięty przez wyznacznik demacjańskiej sprawiedliwości. Natomiast i demacjańska sprawiedliwość zostanie tutaj poskromiona, dokładnie tak się dzieje. Ten Sonic Wave nie był potrzebny. W ogóle, to jest taka rozgrywka, że możemy też porozmawiać o nieco innych rzeczach. Wielu osobom się wydaje, że Noxus to jest ten zły region, a Demacja to jest ten dobry. Natomiast musicie sobie, moi drodzy, zdać sprawę, że... niech obraz przemówi za mnie. No nie no, Adek musiał się całkiem sporo napocić. Musiał jeszcze dograć parę tych speli więcej niż myślałem. No ach, eliminacja Huey'a musiała się wydarzyć, on prawie już golda nie daje. Natomiast wielu osobom wydaje się, że Demacja to jest ten dobry region, a Noxus to ten zły. Natomiast okazuje się, że Demacjanie to jest bardzo nieprzyjemna dyktatura. A Noxus po drugiej stronie to region, który wychodzi z założenia, że jeśli ktoś chce, to na pewno w jakiś dobry sposób może się przysporzyć dla Imperium i każdy w Noxusie jest teoretycznie szanowany, jeśli tylko mu się chce. Natomiast w Demacji, prawda, czarodzieje są B, dyskryminujemy, tak, prawda, jesteśmy swego rodzaju rasistami w stosunku do czarodziejów, a tutaj ja sobie pozwoliłem na za dużo rozluźnienia, bo skradziony ten Baron Nashor. Pytanie, Winian, do ciebie, czy ten skradziony Baron Nashor ma jakieś znaczenie? Czy ma jakieś znaczenie? No jedynie możemy... może ograniczyć push PK, ale... Czy im brakuje takiego wzmocnienia Barona, żeby skończyć tą rozgrywkę? No niekoniecznie, no oni mają już otwartego inhibitora na midzie, zaraz spadnie kolejny na łocie, no i po prostu będzie cegiełka po cegiełce. No i dom UMCS będzie się powolutko rozpadał. Aczkolwiek wydaje mi się, że... w momencie, w którym Efryzyk tam padł, jeśli Efryzyk by tam nie padł, to oni mogliby nawet chyba to brute forceować. Natomiast po prostu wezmą dla siebie duszę hextechową. Kolejna hextechowa dusza dla Kaisy w dniu dzisiejszym. Ta AP Kaisa z tej duszy hextechowej będzie tak znakomicie korzystać. No to jest pewne przedłużanie agonii, ale jakby brawa dla UMCS-u, oni byli w stanie ukraść tego Barna Nashora, zresztą 6 zabójstw ma ten Garen. No, trzeba nadmienić. Chłopaki walczą. I o ile wygra PK, to co nam wygrywa, moi drodzy, naprawdę? Tak naprawdę wygrywa e-sport. I małe spełnianie małych e-sportowych marzeń, małych e-sportowych snów, jeśli chodzi o graczy UMCS-u, bo najpewniej dla wszystkich z nich, albo dla większości, to granie w Edu e-sports to jest ich jedyne gdzieś zetknięcie z takim półprofesjonalnym, powiedzmy, lolem. Ależ ta Kaisa sadzi bomby!
No cóż. No i co? Wchodzą do bazy, ale Alex Mercer, może oddajmy tutaj jemu co to misiowe. Znaczy nic się tu nie wydarzyło. Opinia o tym Huey'u? No, Huey, Shai teraz ma dwa zabójstwa. No i no, oni teraz nie skończą. Wow. Ale no bawią się. No bawią się. Bawią się najlepsze. Przynajmniej gra się nie skończy tak szybko jak wcześniej. O, może Adex tutaj z Jumo będzie łapany. Świetny killer z Instinct za ścianę. No i cóż. Ten Baron Nashor nam przedłuża rozgrywkę, moi drodzy. Jeszcze chwilkę tutaj wspólnie z nami i z graczami, moi drodzy, pozostaniemy. To dużo lepsza mapa od UMCS-u. Tylko zastanawiam się, na ile to jest kwestia samego UMCS-u, a na ile też takiego, że no PK trochę się tutaj bawi i grają pod montaż dla kumpla i pod montaż dla widza. No jak na moje PK, to no że to jest taki czysty fun to play, no bo porównuję pierwszą mapę Atom, bo to pierwsza błyskawicznie się skończyła, a tutaj no tutaj jakiś Afrydzek sobie wchodzi pod Nexus, tutaj Lissin wchodzi. No to jest czysta już zabawa, no. Nawet nie jest jakiś Afrydzyk, to jest wielki Afrydzyk, prosto z Politechniki Krakowskiej. To jest wielki midlaner. Prawdopodobnie jeden z... Znaczy, na pewno jeden z najlepszych, jeśli chodzi o grupę A. Jeśli nie o całe rozgrywki Edu Esports. Tylko czekam, aż teraz jakiś Void Seeker jakiś zostanie trafiony. To jest 12-1-5 Kai'Sa, a w tym samym czasie po prostu Juma bierze kolejny inhibitor. Wydaje mi się, że po malutku chyba tutaj mimo wszystko będziemy zamykać tę rozgrywkę. No to już będzie raczej ostateczny fight. PK nie wygląda, jakby chcieli czekać kolejne dwie minuty na kolejnego Barona Nashora. Jest trafiony ten Sonic Wave, no i za sekundę będzie wzięty kolejny inhibitor. To już trzy inhibitory wzięte i pytanie, czy oni teraz będą brute force'ować. Chyba nie, chyba jeszcze się wycofają. Nie no, przyszła kolejna fala minionów. To kolejne Void Seekery trafiane od Atka. To ogrom obrażeń od tej Kai'Sy. Postawiona jeszcze ta wieża od Azira. Natomiast Alex Mercer na skrawku tutaj punktów zdrowia nam przeżywa. No i cóż, dobierają się do tej kolejnych struktur. Mimo wszystko chyba jeszcze nam trochę ta rozgrywka potrwa. Oni się chyba jeszcze wycofają gdzieś do przodu. Leci Mami, gdzieś do przodu. Leci Alex Mercer, ale oni rozbici Spiraling Despair. Może dać sporo obrażeń, ale nikogo tu nie wyeliminuje. Stormbringer jest gdzieś zagrany, Adek gdzieś musi kajtować do tyłu. Ostatecznie poskromiony to 1000 sztuk złota dla Alexa Mercera. Ale on tutaj również będzie musiał paść. I to jedynie Huey, to jedynie Operator został tutaj przy życiu. I to Operator, który będzie musiał już za chwilę oglądać upadek swojej bazy. Chociaż może jeszcze kogoś weźmie. Nie ma o tym mowy. Za dobry Lissin od Tamera. Za dobra rozgrywka w wykonaniu PK. To trochę przydługa rozgrywka, bo jej rozstrzygnięcie znaliśmy już dawno temu. Natomiast 28 minut. Kończymy, moi drodzy, drugą rozgrywkę. Pewne 2-0 dla Politechniki Krakowskiej. Widnio, co byś tam powiedział o tej serii? Jak byś skomentował tę serię? Jak mam skomentować, to może podzielmy te dwie mapy, bo te dwie mapy to były możliwe troszeczkę różne gry, ale z tym samym rezultatem. Cieszę się, że użyłeś słowa troszeczkę, bo to jest dobre słowo. One były trochę inne. Niemniej jednak wszyscy wiedzieliśmy gdzieś tam w głębi duszy, że one tak naprawdę są prawie takie same. Kontynuuj, proszę cię bardzo. Pierwsza mapa, cóż może rzec, no to bez historii, kompletny stomp, a to w drugiej mapie UMCS troszeczkę powalczyło, pokazało troszeczkę tego pazura, jednak czy to wynikło bardziej ze strony UMCS, czy bardziej ze strony PK, że to niż postanowili, dobra chłopaki, mamy już całkowitą dominację tej rozgrywki, to zabawmy się, zróbmy trochę kontenci ponad social media. No i cóż, z tego meczu na pewno
zagrania wycinać można. Natomiast pierwsza seria dzisiejsza jak najbardziej dowiozła, jak najbardziej oddała. My, moi drodzy, godzina już jest późna. Jak późna? 23:30. No to cóż, tym, którzy wytrwali, my bardzo wspólnie tutaj z Widnią dziękujemy. Oczywiście. Fajnie było spędzić z wami ten bardzo późny wieczór, czy też noc dla niektórych, czwartkową. No to cóż, moi drodzy, my dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dziękujemy, że byliście z nami, że nam towarzyszyliście. Życzymy wam dobrej nocy. Życzymy wam dobrego piątku. A piątek to weekendu początek, więc weekendu również dobrego dla was. A ja zapraszam was już w niedzielę na naprawdę dobry dzień, jeśli chodzi o akademicką Ligę Legend, bo dostajemy serię VAT na PWR, jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o grupę C. A także dostajemy ALK na Uniwersytet Jagielloński od razu później. Także od 19 dostajemy dwie bardzo przyjemne serie. To jest pierwsza sprawa. Druga, ja prawdopodobnie was troszkę przed godziną 19 zaproszę, bo na niedzielę szykuję trochę pre-show, trochę materiału dla was, jeśli chodzi o tę pierwszą rozgrywkę, która nas czeka, czyli VAT na PWR. Bo Wojskowa Akademia Techniczna po oddaniu tej mapy na Akademię Leona Koźmińskiego, zresztą zobaczmy sobie, jak to wygląda w tabeli. Do grupy A jeszcze na sam koniec sobie wrócimy, natomiast grupa C, bo o niej teraz mówię, no VAT oddało w drugiej kolejce mapę na ALK. Tam było dużo takiej sportowej złości w tym zespole. I wiemy, VAT deklaruje: nie chcemy do końca fazy grupowej zdropować już żadnej mapy. A mimo wszystko, PWR to raczej kandydat do zwycięstwa. To raczej drużyna, która pokazywała nam tak całościowo, przekrojowo, jak dobrą, solidną i ułożoną, co najważniejsze, Ligę Legend potrafią grać. Widzę, Widnia, kiwasz głową, zgadzasz się ze mną. Natomiast to, moi drodzy, w niedzielę. Natomiast wróćmy sobie jeszcze szybciutko do grupy A, bo dzisiaj to dzień z tą grupą mieliśmy przyjemność oglądać. Biorąc pod uwagę te rzeczy, które nam się dzisiaj zadziały, skończyliśmy już czwartą kolejkę w tej grupie. No i Politechnika Krakowska na prowadzeniu, za nimi Morsy z Uniwersytetu Gdańskiego. Dalej gdzieś między Politechniką Poznańską a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w przyszłej piątej kolejce rozegra się najprawdopodobniej kwestia awansu z grupy A do playoffów. Powiedz mi, Widnia, czy masz jeszcze coś do dodania? Masz jeszcze coś do dołożenia? Czy możemy po prostu gdzieś tutaj kończyć? Można powiedzieć, że wyjąłeś mi wszystko, co chciałem zabrać w mojej wypowiedzi z ust, no ale następnym razem to ja będę tym, którym ja ci wyjmę wszystkie słowa, które będziesz chciałby powiedzieć z twoich ust. Możemy tak się umówić. Natomiast my, moi drodzy, jeszcze raz bardzo wam dziękujemy. Życzymy dobrej nocy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Ten mecz skomentowałem dla was ja, Kamil Jaskier-Rojek, a ze mną był Dawid Widniakania. No i pochwalił się. Jejże, jeśli jesteś na czacie, Widnia, to Dawid. No i moi drodzy, tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Trzymajcie się cieplutko. Dobranoc.